Pamiętam mój pierwszy komputer, ale szczerze mówiąc nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jaką on miał kartę grafiki i czy w ogóle miał kartę grafiki. Prawdopodobnie jakąś musiał mieć, bo inaczej by to nie działało, ale wtedy kompletnie się o tym nie myślało i większym problemem było to, jak zmieścić gry na dyskietce i jak trzeba było jakąś tam alokację pamięci zastosować i tego typu rzeczy. Chyba pierwszą kartą grafiki, którą pamiętam, był S3 Virtual i to była taka karta, która wtedy miała jakieś takie pozytywne recenzje i bardzo, bardzo się mówiło się, że to jest taka już jakiś tam półakcelerator graficzny, który ma jakieś tam dodatkowe funkcje poprawiające tą grafikę 3D, bo o to głównie chodziło. Ale przyznam szczerze, że z perspektywy czasu, jak o tym myślę, to wydaje mi się, że ta karta spowalniała działanie wszystkiego niż przyspieszała, bo jakoś nie mam pozytywnych wspomnień z nią. Te początki i granie w DOSie były dość bezproblemowe, no bo jeśli miało się kartę w standardzie tam VGA, czy Super VGA, no to większość rzeczy chodziła i musiała chodzić. Nie było tutaj jakiegoś takiego, nie wiem, komunikatu, że masz za słabą kartę, wymień podzespoły czy coś takiego. Zaczęły się problemy, kiedy pojawiły się te silniki w pełni trójwymiarowe, gdzie były tekstury, gdzie modele były 3D, gdzie było dużo efektów różnego rodzaju. No i tutaj prawdziwym przełomem były tak zwane akceleratory 3D. Tak się wtedy nazywało te karty w magazynach i w różnych innych, czy po prostu między graczami. Wszystko się zmieniło, jak przyszedł Quake. Moim zdaniem punkt zwrotny w tej całej operacji, bo w czasopismach, które się wtedy pojawiały na rynku u nas, w Resecie bodajże był taki kącik poświęcony Quake'owi i ktoś tam po raz pierwszy pokazał Quake'a na odpalonego wersji GL, czyli właśnie z dodatkowymi efektami. Tam były odbicia, przejrzysta woda, w ogóle dużo lepsza grafika, która jeszcze nie dość, anti-aliasing tam był, to było coś niesamowitego. Nie, no, ale chyba od czasów Voodoo nie było aż takiej rewolucji w grafice, to nowa jakość, nie? Ale ja pamiętam, że w ogóle nie było jakiegoś takiego większego problemu z grami 3D, poza tym, że one albo działały wolno, albo działały szybko, ale problem się zaczął, gdy naprawdę zaczęły te gry trójwymiarowe się rozwijać, a Quake był właśnie pierwszym takim symptomem. I chyba Quake 2 do spółki z Unrealem naprawdę zaczęły biznes, coś nie? zmieniać w podejściu do samego kompa. Okazało się, że to już nie są te czasy, że albo masz za mało RAMu, tak jak mówiłem, 4 MB dokupowałem specjalnie, żeby zagrać Mortal Kombat 3, no. Co wydaje się dziwne, ale tak było. Tylko trzeba było się jednak postarać o mocniejszą grafikę i wtedy zaczęła grafika mieć znaczenie. I to był rzeczywiście szok. Kiedy odpaliło się grę, mając taki akcelerator, to był na początku 3DFX, różne karty tej firmy. W moim przypadku tą taką najpotężniejszą, jaką miałem i która robiła największe wrażenie, było chyba Voodoo 2. To była też jedna z takich chyba ostatnich dużych kart tej firmy, bo później to się gdzieś tam rozmyło. I takim największym szokiem, jaki przeżyłem, był chyba Tomb Raider, przygody Lary Croft, pierwsze. Gdzie grałem w to nie mając akceleratora 3D, a później zagrałem mając już taki sprzęt. No i taką podstawową rzeczą, którą się zauważało od razu, było to, że bez tej akceleracji 3D gra była strasznie rozpikselizowana. Wszystkie tekstury to były po prostu piksele. Można było piksele policzyć palcem na ekranie. Tymczasem, kiedy odpalało się akcelerację 3D, piksele znikały, wszystko było rozmyte. I szczerze mówiąc, kiedy dzisiaj się patrzy na te pierwsze tekstury z Tomb Raidera, to wygląda strasznie śmiesznie i to wygląda źle po prostu i myślę sobie, że ładnie wyglądają piksele nawet, ale kiedy wtedy się zobaczyło ten efekt, tą różnicę między tym, że wszędzie są te piksele, a tych pikseli nie ma, było to naprawdę kolosalne i to było nie do pomyślenia. Wydawało się, że ktoś nagle wymyślił jakieś cudowne urządzenie, które oszukuje rzeczywistość i zupełnie weszliśmy na wyższy poziom. Przeskoczyliśmy jakiś w ogóle poziom ewolucji kart grafiki. Wtedy jak się zobaczyło tą bohaterkę i lokację i tam była taka pierwsza scena ze śniegiem, nie? Z tego co pamiętam. No tak, tak. No to po prostu jakby człowiek wyrósł na grach 2D i jakiś tam w wektorach, kurczę, i nagle zobaczył w ogóle tekstury i to wszystko to, no to tego się nie da opisać, to nie wiem, no analogia to jest, nie wiem, wirtualna rzeczywistość teraz może, no ale to... No, zdarzają się takie skoki jakościowe w dzisiejszych grach, kiedy się widzi, no Crysis, no, pierwszy przykład z brzegu,
ale faktem, że... Ale to wprowadziło coś całkowicie takiego, tak, czego wcześniej się nie widziało. To jest, nie wiem, to jest tak, byś na przykład, nie wiem... Jak to w ogóle porównać? No, jakbyś po prostu, jakby woda była przeźroczystością, a nagle stała się pływającą cieczą i nagle człowiek zdawał sobie sprawę, jak to wszystko było ograniczone, nie? To właśnie był wudu, nie? Teraz bardzo często, dostosowując komputer do wymagań nowej gry, trzeba kupić połowę części. A to było takie coś, że mogłeś mieć swój komputer sprzed 2 lat i wystarczyło tylko włożyć wudu. Nie trzeba było dokupować niczego, po prostu nawet nie trzeba było swojej grafiki wymieniać, tylko wkładało się wudu w drugi slot, łączyło się to kablem, to jest VGA, nie? Zwykłe. I nagle po prostu otwierał się, jakbyś dostał dopalacz. Tak, bez żadnych, dlatego wszyscy nazywali to dopalacze. No, bez żadnych w ogóle, no bo wiadomo, teraz często gęsto jest tak, że o, to muszę zmienić płytę, bo coś tam, to muszę zmienić pamięci, bo DDR coś tam i tak dalej, jakieś takie klimaty, a tam po prostu wkładałeś wudu i w ogóle zapominałeś o Bożym świecie, nie? I to było marzenie milionów wtedy. Dobrze pamiętam moment przeskoku na akceleratory graficzne, na pierwsze karty graficzne, ale nie zapamiętałem tego tak dobrze jak starsi koledzy, może dlatego, że nie były to gry stricte zrobione pode mnie. Dlatego znacznie lepiej zapamiętałem przeskok, który miał miejsce w 2004 roku wraz z serią GeForce 6000. Zdecydowanie w tym wypadku mieliśmy do czynienia ze świetnym kompromisem pomiędzy ceną a jakością, nowymi technologiami. Seria 6000 wprowadzała po raz pierwszy z serii GeForce wsparcie DirectX 9.0 w wersji C, a także pixel shaderów 3.0 i było widać kolosalną różnicę. No i poza tym w 2004 i 2005 roku pojawiła się masa gier, która wymagała wręcz tych dodatkowych ustawień. Być może w tej epoce nie możemy mówić aż o takim przeskoku jakościowym jak między 95 a 96 rokiem, jednak z mojej perspektywy nowe efekty cieniowania, znacznie lepsze tekstury, bardziej dopracowane modele postaci. Widać to było chociażby przy Call of Duty 2, które pozwalało nam uruchomić grę w opcji DirectX 7 i DirectX 9. I różnica była kolosalna, jeśli chodzi o szczegółowość modeli, o to jak wyglądały mundury, twarze, eksplozje. 2005 rok w ogóle był świetny dla fanów strzelanin, ale także innych typów gier. W 2004 roku wyszedł Far Cry i Half-Life 2. Karty z serii 6000 świetnie sobie z tymi tytułami radziły, ale w 2005 roku wyszły takie tytuły jak Fear, który wyglądał w tamtym czasie kapitalnie. No i bez tych nowych technologii po prostu nie widzielibyśmy tej nowej ery strzelanin i grafiki komputerowej. Karta graficzna 8800 GT była jedną z ważniejszych ogólnie w historii NVIDII. Ja ją pamiętam głównie ze względu na pewien eksperyment, a właściwie nie eksperyment, tylko po prostu chciałem kupić nowy komputer w okresie premiery karty 8800 GTX. Nie było wtedy jeszcze GT. GTX był mocniejszym modelem, miał więcej pamięci, bodajże 768 MB VRAM-u. Był też wyjątkowo drogi, 1600 zł około w momencie premiery. Ten zakup nauczył mnie, że nie warto kupować najdroższych modeli kart graficznych, ponieważ a. stosunek wydajności do ceny nie jest aż tak atrakcyjny, jak się może wydawać często, a dwa, że to była pierwsza karta graficzna, w której pamięci mi się spaliły. Więc miałem z nią dość takie perypetie potem. Chociaż działa przez dłuższy czas. Jednak później pojawił się model 8800 GT, który został kupiony przez wielu moich kolegów i bardzo sobie go chwalili. I zasadniczo, kiedy porównywaliśmy osiągi, to różnica nie była aż tak zauważalna i ta cena wysoka nie była już dla mnie tak łatwa do przegryzienia. Miałem raczej złe wspomnienia, że wydałem tyle pieniędzy na kartę graficzną. Więc teraz nie kupuję już topowych modeli, a tylko te ze średniej półki. W zasadzie odkąd firma Voodoo upadła, moi koledzy z redakcji w większości będą mówili mówią o kartach różnego rodzaju NVIDII, które górowały na przestrzeni lat. Natomiast cały czas największą konkurencją dla NVIDII jest, czy była firma ATI, a jest w tej chwili AMD. I mnie przyciągnęła
przeciągu ostatnich 15 lat dwa razy swoimi produktami. To był 2002 i 2008 rok. W przypadku 2002 były to karty ATI 9700 Pro i cała rodzina słabszych jednostek, bądź tam później bardziej podkręconych, które to weszły na rynek, żeby konkurować z GeForce'ami 4 Ti. I pamiętam, że w tamtym czasie te karty, wchodząc w dużo lepszej cenie, zmasakrowały Nvidię wydajnością i wspieranymi technologiami, bo to były między innymi pierwsze modele, które wspierały DX9 i szumnie zawojowały rynek i oczywiście ja też byłem ich właścicielem. I pamiętam też taką jedną małą rzecz, że to były karty, które zasłynęły tym, że dało się słabsze modele referencyjne, na przykład ATI 9500, prostym mykiem, bodajże łączenie ścieżki ołówkiem albo tam połączenie jakiegoś rezystora z zwykłym lutem, przemienić w 9700 Pro. Czyli w zasadzie przeskakiwaliśmy z karty średniej półki na totalny high-end, nie wydając ani złotówki. Kolejnym takim dużym strzałem, który może pamiętają już nasi czytelnicy, to był 2008 rok i już pod szyldem AMD-ka karty z rodziny 4850 i 4870, które weszły na rynek i mało kto się spodziewał, że będą tak wydajne, a były tak wydajne, że Nvidia musiała obniżyć ceny swoich flagowych modeli. Wtedy to były GTX 260, dobrze pamiętam, i 280, nawet do 40%. I to pokazuje, jak ATI w tym czasie, czy AMD, przepraszam, w tym czasie pokazał taki pazur wydajnością i zmusił, jakby wydawało się, jakby już giganta rynku do szybkiej redukcji cen i przyspieszenia prac nad nowymi kartami graficznymi. Obie te karty zasłynęły właśnie stricte dla mnie osobiście samą wydajnością. To już nie było to samo dla mnie, co wejście Voodoo, tak, rozmawialiśmy z UFA-em. To już nie była taka nowa jakość spektakularna. To po prostu były dużo szybsze gry, parę fajnych bajerów, nowe DX-y, które wspierały, ale przede wszystkim tu już chodziło o czystą wydajność klatki w grach, FPS-ach, TPP i tym podobnych. Na sam koniec warto wspomnieć o karcie, która zdecydowanie dominuje teraz w redakcji i jest to GTX 970. 970 ukazała się na rynku pod koniec 2014 roku i z biegu zdobyła serca fanów. Dlaczego? Okazała się po prostu świetną wypadkową między ceną i jakością. Tak bardzo spodobała się pecetowcom, że pod koniec 2015 roku w sondzie przeprowadzonej przez Steama okazało się, że posiadają 5% użytkowników tej platformy. To naprawdę bardzo dużo i była ona kartą, która miała największy procentowy udział wśród posiadaczy Steama. 970 nie jest może wielkim skokiem jakościowym, grafika nie uległa zmianie, natomiast jeśli chodzi o wydajność za w miarę przystępną cenę, okazała się być ona świetnym wyborem. Zmieniły się czasy o tyle, że jeszcze paręnaście lat temu kart graficznych na rynku mieliśmy od groma i wybór modelu, który nam pasuje, był naprawdę bardzo trudny. GeForce w tym momencie okazuje się być naturalnym wyborem każdego hardkorowego gracza. Przy tej karcie nie obeszło się bez kontrowersji. Okazało się, że zamiast 4 GB RAM-u tak naprawdę mamy ich 3,5 plus 0,5 GB znacznie wolniejszej pamięci. Mimo wszystko w tej cenie jest to świetny wybór, co pokazały portfele graczy.